Dzień dobry. Wrocław, końcówka stycznia. Wiatr o sile ponad 50 km na godzinę. Także pogoda jest taka, bym powiedziała, mocno wietrzna, porwisty wiatr, silny. Temperatura jest na plusie 6 stopni, ale odczuwalna minus 1 przy tym silnym wietrze. Jestem na 5. piętrze wieżowca we Wrocławiu, w stolicy Dolnego Śląska. Chcę zrobić króciutki właśnie taki filmik, no, zachęcający do przyjazdu chociaż nie tylko oczywiście do Wrocławia. No, z Iławy mamy świetne połączenie, tak jak już wspominałam, na dwóch moich jedno to jest przede wszystkim pociągiem. Jedzie się bardzo szybko, 5 godzin. Pociąg wyjeżdża 14:39 i jest około 19:30 we Wrocławiu. O, trzeba sobie zabezpieczyć się w takim momencie, oczywiście w nocleg, jeśli się przyjeżdża tym pociągiem. Wrocław, miasto czwarte co do wielkości pod względem liczby mieszkańców. 600, około 640 tysięcy ma. Wyjątkowo zabytkowe i historyczne. W tej chwili jestem w najbardziej historycznej części miasta, na Ostrowie Tumskim. Na Ostrowie Tumskim. I tam z daleka po lewej stronie widać dwie wieże takie same. To jest katedra Jana Chrzciciela, jeden z najbardziej zabytkowych obiektów we Wrocławiu. A tak dużo jest kościołów i różnych obiektów zabytkowych, że nie sposób o nich wszystkich powiedzieć, a więc nie będę nawet mówić w takim filmiku, że jeszcze będzie okazja. Tylko powiem taką rzecz, niezwiązaną z zabytkami. No, powiem, że w Warszawie jest około 100 mostów, nie tego charakterystyczne dla Wrocławia jest charakterystyczny dla Wrocławia jest mały ludek. Czytałam, że ma 400, a czytałam, że 300, raz, że 296. No w każdym nawet można być kilkaset. No i chciałam się pochylić się nad tymi kartonami, ale nie wiem, czy dzisiaj mi się to uda, ponieważ dzisiaj będę właśnie jechała dalej do Cieplic w takiej miejscowości miejscowej, gdzie są termy cieplickie. Także pozdrawiam z pięknego i zabytkowego Wrocławia i do zobaczenia.